Tak, mimo wszystko pewne instytucje to jest nawet wręcz powiem taka świętość demokracji powinna być. Czy to Sejm, czy Senat, czy Rada Miasta, tam powinna jednak powiedzmy pewna klasa, pewna dyplomacja, pewna polityka, ale poziom polityki odpowiedni być tam. Ale uważam, że jeżeli zobowiążą się do pewnego rodzaju zadania, wyznania, działań, określenia pewnych celów, oni to realizują. Lubię rozmawiać z ludźmi, gdzie później przekazują, szczególnie rodzice, informację zwrotną pod tytułem wy tam szalejecie w tej szkole. I to jest pozytywne, ale to jest takie pozytywne szaleństwo, nie? To rozwija. Dzień dobry. Witajcie na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj moim gościem jest społecznik zaangażowany od lat, Krzysztof Rodzok. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jest mi niezwykle miło, społecznik zaangażowany od lat. No, rzeczywiście, nie ukrywam, że kupiłem to z mlekiem matki, ale zawdzięczam to czemu innemu. Zawdzięczam to temu, że kiedyś poznałem tutaj w tej szkole, bo prawie się znajdujemy w miejscu, gdzie pracuję od nie powiem ilu lat. Świat, czy to ten mój srebrzysty włos, ale bardzo długo. I chodziłem do tej szkoły i tutaj nauczyłem się pewnego rodzaju takiej służby bliźni. Zostałem zupełnie później harcerzem i to mnie jakoś tak nauczyło takiego podejścia do życia, takiego właśnie uspołecznienia, jak również takiego altruizmu, że jednak mimo wszystko możemy pomagać drugiemu człowiekowi. I powiem szczerze, to były trochę inne czasy wtedy, ale dużo czasu właśnie spędzałem w szkole, po to, żeby realizować jakieś tam projekty, zabawy. Tu uczyłem się grać w ping-ponga, tu uczyliśmy się grać w siatkówkę. Szkoła dawała wiele, a oprócz tego jeszcze to wychowanie harcerskie. Jak właśnie szkoła, jak ten taki dom drugi tak naprawdę, w którym się wychowujemy, w którym się edukujemy, sprawia, że my możemy też się przygotowywać do życia w społeczeństwie. Pan tak naprawdę w szkole i wśród młodzieży działa też bardzo długo, bo nie dość, że uczy pan w szkole podstawowej, jest jeszcze radnym, jako radny opiekunem młodzieżowej Rady Miasta. Wspomniał pan o harcerstwie, w którym też pan już działa w tym momencie z młodzieżą. Jak w takim razie też edukować nie tylko tak formalnie w szkole, ale też poza formalnie, by przygotowywać potem do takiego aktywizmu społecznego? Znaczy, Doniaga, to wydaje mi się, że to jest taka misja każdej szkoły, każdego nauczyciela, żeby właśnie kształtować te młode, nieukształtowane jeszcze osoby, dzieci, młodzież i wpajać im pewne wzorce pozytywne. Pozytywne po to, żeby sobie pomagać. Takim moim mentorem muzycznym, jak jeździłem na właśnie, jeżeli pani mówi o harcerstwie, była na Lusia i ona przetransponuje taką myśl filozofa, iść tam, gdzie śpiewają, że ludzie piosenek nie znają. I właśnie to jest to, że trzeba być właśnie tak optymistycznie nastawiony. Ja wychodzę z założenia, że ludzie powinni być na plus, bo otacza nas tyle bardzo smutnych sytuacji, dramatów, wojna, choroby czy jakieś inne rzeczy. Ja wiem, że musimy się z tym jakoś, musimy z tym radzić, ale okazuje się, że też trzeba by było po prostu wyjść trochę dalej. I te wartości, po prostu ten optymizm tak rozszerzać, żebyśmy nie byli tacy smutni, radośni. I to jest właśnie ta postawa. I powiem szczerze, no, staram się znaleźć partnerów do współpracy właśnie takich aktywnych. Nie ukrywam, że tutaj w szkole, tak jak już wspomniałem o harcerstwie, przygotowujemy różne takie ciekawe przedsięwzięcia, ale przede wszystkim takie, które generują uśmiech na twarzy, radość, jakieś przeżycia, żeby można było powiedzieć, że z tym nauczycielem czy z tym wychowawcą mogę iść na koniec świata. I o to nam chodzi, bo dzieciaki, młodzież są chętni, tylko trzeba mi wskazać ten kierunek, tę drogę. Tak samo wiele mogę powiedzieć nie tylko tutaj o szkole, ale o forum powiedzmy Młodzieżowej Rady Miasta, gdzie spotykają się ludzie, młodzież różnego charakteru, ale próbujemy znaleźć dla nich również takie okazje, żeby się samorealizowali, żeby poznawali bliżej to, co można. Czy kiermasz, czy festiwal, czy piosenki, czy na przykład jakieś współprace, działanie w plenerze, czy zbiórka maskotek, zabawek dla dzieciaków ze szpitala, to jest wszystko to, co ich interesuje. Oczywiście fajnie by było, gdyby jeszcze w to wplątać takie elementy podstawy edukacji, czy takiej demokracji, czy samorządu, czy no tak się składa, droga Agato, że mieliśmy przyjemność kiedyś współpracować i
powiem szczerze, z największą przyjemnością wspominam tę chwilę, kiedy brałem udział w debatach. I nie zapomnę jednego tematu, komu nawróć. Młodzi ludzie spojrzeli bardzo, bardzo żywo na ten problem i powiem szczerze, kiedy z tą propozycją podchodzi chłopak i mówi jako młodzieżowy radny, żeby po prostu porozmawiać na ten temat, no początkowo portki mi się zatrzęsły, jak się to mówi szeryfa, ale później mówię, dobrze, spróbujmy. I naprawdę była ciekawa dyskusja. Arbitrzy ocenili to bardzo wysoko. Również wspominam bardzo taka dyskusyjna i problematyczna tematyka, takiej jednej z debat, to była kwestia kary śmierci. I okazało się, byłem, powiem szczerze, zdziwiony, że tak skrajne ceny były, ale większość młodzieży opowiadała się za tym, żeby jednak ta kara śmierci to była. Kilka lat temu to wprawdzie było. Może teraz zmieni się opinia, ocena, może mentalność się też zmienia pomału, ale okazuje się, wtedy to był taki, może nie szok, ale jednak mimo wszystko zaskoczenie, trzeba był znak zapytania sobie postawić na tym. Bo w gruncie rzeczy młodzi ludzie poszukują. Poszukują właśnie tych obszarów, gdzie możemy się spotkać. W Rudzie Śląskiej jest kilka takich ciekawych miejsc, gdzie można zainteresowanie rozwijać, czy można wolontariat rozszerzać. No, w najbliższym czasie będzie kolejny finał Wielkiej Orkiestry. Wydaje mi się, to też jest taki właśnie jeden z najwspanialszych dni radości, uśmiechu, spełnienia, a przede wszystkim niesienia pomocy bliźniemu. Bo jednak mimo wszystko ten sens, ta jedna wielka ogólnonarodowa składka wydawać by się mogła zbędna, ale w gruncie rzeczy uważam, że jest niezbędna do tego, żeby jednoczyć tę młodzież. Bo to jest właśnie ten jeden wspólny cel, który przyświeca mi. Właśnie tym młodym ludziom, bo w większości to są młodzi ludzie i oni później fantastyczne rzeczy wymyślają. To jest niemożliwe, jakie pomysły im się budzą i budują, powiedzmy, w ich głowach po to, żeby to zrealizować, po to, żeby nie naciągnąć ludzi na pieniądze, tylko zaproponować, w jaki sposób można uatrakcyjnić ten dzień, to święto. Święto właśnie takiego jednego wielkiego wolontariatu, jednej służby, takiej kolejnej, no, wszystkim potrzebującym. Te tematy, które Jurekow się wymyśla, cele, na które się zbiera pieniądze, są niezwykle, są potrzebne. A to jest kolejny dowód na to, że jednak ten system zdrowotny w naszym kraju jest taki troszeczkę dziurawy, że te pieniądze jednak się sprawdzają i można za to jednak mimo wszystko doposażyć i wyposażyć nie jeden z szpital i oni to wykorzystują. I to jest właśnie cenne. Nie? I wydaje mi się, wiele takich spraw jest, wiele w naszym środowisku. Niedawno u nas w szkole zbieraliśmy też na hospicjum, wolontariusze aktywnie brali udział w takiej zbiórce przy cmentarzu, więc młodzi ludzie są chętni do pomocy i widzą w tym cel, mają sens, bo pomagać to jest naprawdę bardzo cenna sprawa. Kiedyś szkoła brała udział w takiej kampanii, programie, projekcie Być Dobrym. I to też kreowało takie postawy właśnie dobre. Być na plus, być dodatnim, być pozytywnym, być z optymizmem patrzeć. Bardzo to już dawno temu moja żona zawsze mi opowiada, że jestem starszy od węgla, ale kiedy miałem przyjemność kierować ludzkim chówcem, zostałem wtedy takim młodym komendantem. Takim moim mottem życiowym wtedy było właśnie, że optymizm to taka zaczarowana różdżka, która czegokolwiek dotknie, zamienia w szczere złoto. Właśnie jeżeli my będziemy optymistycznie nastawieni do życia, wydaje mi się, że będzie nam łatwiej przezwyciężać pewne problemy, bolączki, kłopoty, no i w ogóle ogólnie łatwiej będzie żyć. Tak jak mówię, z uśmiechem łatwiej żyć i jeżeli ten uśmiech gdzieś tam będziemy rozpowszechniać, przekazywać go, to spotkamy na pewno dobrych ludzi. A powiem szczerze, no, panie Agato, no, nie ukrywam, no, ja jestem zżyty, powiedzmy, z ruchem harcerskim i widzę, cieszę się, jak on się rozwija, że to są pozytywne wzorce. To, że jest przyrzeczenie, to, że są dylematy, ale to jest fantastyczny ruch polegający na tym, żeby jednak stworzyć takie niezwykłe możliwości dla tych młodych ludzi. Nowoczesność połączona z, powiedzmy, z tym takim konserwatywnym podejściem do życia, to znaczy obserwowanie z przyrodą, obozy, wyjazdy, wędrówki, biwaki, czy powiedzmy jakieś rajdy, one są połączone już z tym, że ci młodzi ludzie wykorzystują w tej pracy metodycznej, wykorzystują nowoczesność, internet,
komputery, ale również to, co ich interesuje. Drużyny specjalnościowe, działania takie, które rozwijają ich, nie? Potrafią posługiwać się busolą, potrafią posługiwać się mapą, to jest taka podstawa, ale wiedzą, jak zorganizować pewne rzeczy. Wiele szkół wykorzystuje właśnie takie metody, projekty, może nie, że zaczerpnięte z harcerstwa, bo ktoś by może się tutaj oburzył, ale w gruncie rzeczy to Aleksander Kamiński, Baden-Powell, czy jeszcze ci nasi przodkowie, czy twórcy tego ruchu, oni to tworzyli, oni konstruowali, tylko pewne zmiany drobne zachodziły i to właśnie to buduje, bo aktywność jest potrzebna, jest niezbędna, no bo tak mi się wydaje. Mówi Pan o bardzo wielu różnych rodzajach aktywności, czy taki wolontariat wokoło szkoły, czy młodzieżowa rada miasta, czy harcerstwo. No, to, co łączy te wszystkie działalności, to jest to, że nawet jeśli one mają różne cele, to pośrednio jakby też takim wspólnym celem jest po prostu integracja, jest takie wspólne działanie. Czy jakby młodzież chętnie się do tego dołączy, jakie to niesie pozytywne efekty, właśnie uczestniczenie w różnego rodzaju w jakichś grupach społecznych i angażowanie się, jakie ma pozytywne skutki? To znaczy, wydaje mi się, to jak najbardziej pozytywne skutki, tylko wiadomo, że wśród grupy młodzieży są liderzy. I dobrze by było, żeby znaleźć takiego lidera, który ma pewną charyzmę, który umie poprowadzić, powiedzmy, za sobą pewną grupę. A wydaje się, ci instruktorzy, czy nauczyciele, czy pedagodzy, oni powinni właśnie takich ludzi znaleźć i wyartykułować jasno, że cel jest jednoznaczny, dobro ogółu, dobro nas wszystkich. I bardzo dobrze, że Pani mówi o współpracy, bo to właśnie na tym polega. Nie powinniśmy się różnić. Tu nie chodzi o sprawy, powiedzmy, już tam wielkiej polityki, bo w sferze grup młodzieżowych, dzieci, młodzieży, to oni się tym nie zajmują, oni chcą spędzić miło czas, oni chcą spędzić ładnie chwilę, pięknie chwilę i tak dalej. Dla mnie osobiście nie znaczy, czy my będziemy, powiedzmy, jakąś imprezę przygotowywali, chociażby, powiedzmy, to co powiedziałem, zbliżający się finał orkiestry, czy będziemy współpracowali z dorosłymi, czy powiedzmy z młodzieżową jakąś organizacją, czy jakimś NGO-sem. Ale ważne, że po prostu mamy wspólny cel i my do niego dążymy. I realizujemy to po to, żeby spełnić pewną misję, pewną potrzebę, którą każdy człowiek ma. Bo dla mnie to jest niezbędne. Ja podzielę się taką uwagą, tu niedaleko jest Centrum Inicjatyw Społecznych, to stary budynek naszej szkoły i tam w tej chwili niby biblioteka jest. Jest taki mały zastój, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, ale wydaje mi się, jest okazja po to, żeby tam spotykać się również z takimi bardzo prostymi, dziwnymi zajęciami, jak na przykład gry planszowe. One kiedyś tu funkcjonowały, ten projekt był realizowany od kilku lat. Tak jak mówię, są pewne, jakby to powiedzieć, zastoje, bo w każdej organizacji, w każdej grupie następuje jakiś taki moment wypalenia, ale następuje pewnego rodzaju naładowanie akumulatorów i powrót, bo to trzeba też w rozsądny sposób jednak mimo wszystko realizować. Jeżeli próbujemy coś robić, jakieś przedsięwzięcie długofalowe, to musimy liczyć się z tym, że jednak mimo wszystko ta baza ludzi, kadra czy chętni, oni mogą pomału się wypruszać. Więc takie podejście bardzo systemowe to też musi być przygotowanie całego tego przedsięwzięcia w sposób rozsądny, taki, żeby to było naprawdę długofalowe. Tak jak cały proces edukacji w szkole. To nie jest tylko tak, że my się uczymy dzisiaj i jutro mamy tego zapomnieć. Ja uważam, że jeżeli my się nauczymy tabliczki mnożenia w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej, no zapamiętamy do końca. Ja to nie będę sprawdzał, bo prawie dzisiaj obchodzimy dzień tabliczki mnożenia. Właśnie, nie będę sprawdzał, czy 7 razy 7 zadał ci pytanie. Albo 8 razy 7. To jest zawsze najtrudniejsze pytanie przy tabliczce. Ale to są takie dni, które uważam, że w szkole integrują. W szkole tak jest taki, powoduje, że przepraszam, że dzieciaki widzą to, że miło spędzają czas. Okazało się, że myśmy tutaj od pewnego czasu zawsze w piątki, wiadomo, weekend i tak dalej, organizowali od ubiegłego roku szkolnego takie spotkania przy muzyce, tańce integracyjne, jakieś konkursy, zabawy i ta przerwa była taka aktywna. Mi się to podobało i największy dla mnie taka, jakby to powiedzieć, no super
zadowolony jestem z tego, że przychodzi dziewczynka z drugiej klasy i mówię, panie Krzysztofie, czy będzie dzisiaj przerwa taneczna, nie? Czy będziemy tańczyć? Więc dzieciakom się to podoba, bo musimy im pokazać dobre wzorce. Wzorce do naśladowania po to, żeby oni byli bogaci o to, żeby oni po prostu mogli sobie powiedzieć spokojnie, przyjść do domu, że dzisiaj spędziłem bardzo fajny dzień w szkole. Że ta szkoła to nie jest takie miejsce, gdzie pytają, gdzie męczą, gdzie tępią, gdzie niszczą, ale szkoła, ona uważam, ta moja według mnie, dlatego pracując w szkole, uważam, że ona powinna być właśnie taka otwarta na takie różne dziwne zachowania, dziwne spojrzenia i otwarta również po to, żeby szukać tych powiedziałem, tych liderów, nie? Którzy mogą pomagać i tak jak powiedziałem, cel jest bardzo prosty. No, trzeba spełnić taką swoją misję. Każdy, czy nauczyciel, czy człowiek ma w życiu coś. Nie? Jedni stają się inżynierami, inni latają w kosmos, a w gruncie rzeczy nauczyciel powinien mieć taką satysfakcję, że nie tylko przychodzi do szkoły, godnie powinien zarobić, to jest bardzo ważne, ale również mieć taką satysfakcję, że dzieciaki mogą powiedzieć to, co powiedziałem wcześniej, że z tą szkołą, w tej szkole, z tymi nauczycielami mogę iść na koniec świata i spędzić z nimi miło czas. Ten konkurs tabliczki mnożenia to jest jedna z wielu takich, które są organizowane przez samorząd szkolny, przez nauczycieli. No wiadomo, każdy przedmiotowiec czy wychowawca organizuje swoje takie zajęcia takie szczególne. Pani z matematyki robi matematykę, nauczycielki klas 1-3 to przygotowały, teraz tam właśnie ten dzień światowy, dzień postaci z bajek, no, leitmotywem były minionki, też świetnie się bawiliśmy, nie? I właśnie to jest to, żeby te pozytywne wartości proponować im, to jest cenne, bo przyznam się szczerze, no, lubię rozmawiać z ludźmi, gdzie później przekazują, szczególnie rodzice, informację zwrotną pod tytułem, wy tam szalejecie w tej szkole. To jest pozytywne, ale to jest takie pozytywne szaleństwo, nie? To rozwija. Nasze dzieciaki później uczestniczą w jakichś tam zajęciach, bo oni, dziewczyny przychodzą i mówią, że tańczą w jakichś zespołach, tańczą w grupach prowadzonych gdzieś poza szkołą, ale to jest ważne. To, co jakby moim zdaniem bardzo właśnie wynika też z tej rozmowy, z tego, co pani mówi, to jest to, że jakby szkoła to jest przestrzeń nie tylko do siedzenia w ławkach, takiej edukacji przy tablicy, ale tak naprawdę szereg innych działań, które można podjąć. Jest w tym też ogromna rola nauczycieli, w jaki sposób będą interpretowali program nauczania, ramy prawne i na ile będą zaangażowani w to życie szkoły i rozwijanie uczniów i uczennic, także poza tymi 45 minutami spędzonymi w sali. Cieszę się, że padło też tu wiele takich przykładów tego, różnych tak naprawdę, jak można integrować różne grupy społeczne, jak można właśnie też edukować bardziej nieformalnie, bo to wszystko potem przynosi jakieś korzyści. W tym momencie dosyć dużo było w wypowiedzi o samej szkole, a chciałam jeszcze wrócić i do Młodzieżowej Rady Miasta, i do harcerstwa. Młodzieżowa Rada Miasta w Rudzie Śląskiej, w której się znajdujemy, już działa kilkanaście lat. Pani opiekunem jest już też dosyć długo, bo to jeszcze pamiętam, że myśmy się poznali właśnie, jak ja byłam w Młodzieżowej Radzie Miasta, więc w czasie dużym skończyć szkołę, studia i zacząć pracę zawodową. Ja cały czas jestem, nie? No, o Boże, to tak faktycznie, ale rozumiem. Ale też myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie, bo sama jako takie cenne doświadczenie wspominam. W jaki sposób, jako przez te wszystkie lata zmieniła się młodzież, zmieniło się jej podejście do zaangażowania, czy ta każda grupa, kolejna kadencja jest inna, ma inne potrzeby, jak właśnie to wygląda, bo to widać też po tych działaniach, które są w Młodzieżowej Radzie Miasta, że chociaż są rzeczy, które są wypracowane i w jakiś sposób się powtarzały w kolejnych kadencjach, to jednak każda kadencja chociaż trochę jest inna. Nigdy to nie są zupełnie te same lata, zupełnie te same wydarzenia, czy właśnie na tej przestrzeni kilkunastu lat mają ciągle jakieś wnioski co do zmian w młodzieży, jakie teraz w tym momencie młodzież ma potrzeby dotyczące partycypacji społecznej, organizacji wydarzeń, czy budowania społeczeństwa obywatelskiego. To znaczy, Pani Agato, powiem w ten sposób, każdy zespół to był inny zespół. Mm-hmm. W każdej kadencji to pewne priorytety były
zachowane, ale jednak mimo wszystko w zależności od tego, jaki była struktura. Bo czasami było więcej dziewczyn, czasami więcej chłopaków. Czasami były właśnie takie dziewczyny, czyli chłopaki, którzy chcieli realizować, powiedzmy, pewien obszar działań. I to było zróżnicowane. Ale pani dobrze mówi, partycypacja. I właśnie to jest ważne i cenne z tego względu, że no, ostatnia kadencja tak się złożyło, że no, nie przysporzyła nam, jakby to powiedzieć, takiej dużej chwały. Ja może powiem bardzo brutalnie, ale jestem nauczony, żeby mówić otwarcie, nie krytykować, nie przeciw, tylko w sprawie, bo ja rozumiem, tak się prawie złożyło, że wielokrotnie próbowaliśmy pewne przedsięwzięcia organizować i okazuje się, nie mogliśmy tak statutowo pracować ze względu na brak kworum. Z kolei w tych poprzednich kadencjach wszystko było ok, wszystko było wspaniale, cudownie. Wprawdzie te kilka lat wstecz niestety były pewne ograniczenia związane z pandemią, z COVID-em i tymi innymi sprawami, ale powiem szczerze w ten sposób. W każdej grupie znajdują się ci, którym się chce bardzo. Są ci, którzy się, jakby to powiedzieć, którym się chce trochę mniej. I są ci, którym się nie chce. Po prostu przychodzą, różne są względy. Co niektórzy to po prostu zrobili taki kawał sobie i kolegom, a dobra, wystąpię w tych wyborach. Ale uważam, że jeżeli zobowiążą się do pewnego rodzaju zadania, wyznania, działań, określenia pewnych celów, oni to realizują. Więc w każdej kadencji ja tak z dystansu czasu mogę oceniać w różny sposób, ale pozytywny to. Bo tak jak powiedziałem, był taki moment, że ja nie zapomnę właśnie tych debat osłockich. Nie? I wtedy to jakoś tak fajnie szło w takim innym kierunku. Właśnie w takim konkretnie umiejętności debatowania, rozmowy, demokracji, umiejętności dyskusji. Bo przyznam się szczerze, to jest ważne. I to też jest taki mój cel na najbliższy czas. Oprócz tego no, taki główny cel to przede wszystkim ochrona środowiska, dbanie o to, co nas otacza. Bo jednak mimo wszystko, jeżeli tego nie będziemy pilnować, nie tylko na naszym podwórku, ale także trochę dalej, to będzie bardzo źle. To są takie cele, które będziemy konstruować teraz, bo w najbliższym czasie odbywa się pierwsze takie już typowo robocze spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta. Wtedy skrystalizuje się taki nasz kierunek. Zobaczymy, jakie są potrzeby, jakie wizje, kto ma jakie pomysły, czy my będziemy realizować pewne rzeczy. Oczywiście trzeba tutaj zwrócić uwagę, że też od pewnego czasu nie odbywał się taki festiwal, który notabene byście wymyśliły dziewczyny. Bo ludzki mikrofon, uważam, że to też pan fantastyczny pomysł wtedy był. W tym roku kalendarzowym on się odbył, mieliśmy laureatów i okazuje się, chcemy go powielić, bo takie talenty są. Jest pewien niedosyt, że nie udało nam się zrealizować pewnych pomysłów, zamiarów, bo nie zapomnę, jak dzisiaj mieliśmy właśnie taki zamysł, żeby wydobyć z kopalni, z podziemi, taki, nie wiem, czy pamiętasz, taką małą lokomotywę, postawić ją gdzieś w parku, najlepiej powiedzmy w okolicach Druida i parku Miejskiego Centrum Kultury, wtedy jeszcze. Dzisiaj to Śląski Teatr Impresaryjny. Właśnie, żeby w samym sercu miasta. Dosłownie, żeby to też jednoczyło po to, żeby ten pociąg był, powiedzmy, skonstruowany w ten sposób, aby tam można było, jak dzisiaj taki pomysł, mieli na łańcuchach wieszać te kłódki mówiące o związkach, o miłości, o uczuciach, o powiedzmy pewnego rodzaju obrączkowaniu, czy jak to nazwiemy kolokwialnie, w różny sposób. I okazuje się, to się nie udało, bo całkiem przypadkowo ten pojazd znalazł się na miasteczku ruchu drogowego. Nie? I tu właśnie spowodowało to, że to są pomysły, które możemy dalej realizować, które gdzieś tam nam nie udały się, ale wydaje mi się, to jest cenne. A poza tym kształtowanie takiej samorządności, czy tego debatowania jest niezbędne, uczenie tego. Okazuje się, mamy kapitał. Są licea, które w Rudzie Śląskiej zajmują się tym na co dzień. Jedno odgrywa bardzo ważną rolę w różnych takich debatach wojewódzkich, o debatach organizowanych między innymi przez Związek Górnośląski czy przez Bibliotekę Śląską. Oni tam partycypują w tej organizacji i organizują to. Ostatnimi czasy po prostu sukcesy odnosili nasi uczniowie, uczniowie z Rudy Śląskiej. Cieszę się, że również, że po długim okresie czasu na przykład w planie budżetu na przyszły rok
pojawiła się kwota, która pozwala nagrodzić uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Tego nie było w ubiegłym roku, w tym roku. I wracamy do tego pomału. Ja wiem, że nie wszystko można, że tak powiem, położyć na karb COVID-u, czy problemów, czy wojny na Ukrainie, bo czasami to tak jest, ale uważam, że jest to cenne, żeby ci młodzi ludzie mieli tę motywację. Tylko tak jak mówię, nie zawsze tą motywacją musi być pieniądz. Może być forma pomocy, może być forma nagrody w różny sposób. Może to być voucher, bilet, wycieczka, cokolwiek. Zaproponowanie tego, co im będzie odpowiadało. Nie? Jest to ważne z tego względu, że chciałbym, to jest moje takie największe marzenie, że ci obecni radni czy poprzedni będą kiedyś pełnili bardzo ważną rolę, bardzo ważne funkcje w życiu dorosłym, że tak powiem. I doświadczenie mamy. No, przecież znamy kolegę Rafała, który był młodzieżowym radnym, teraz jest radnym, jest aktywnym, bardzo aktywnym, powiem szczerze, jeżeli chodzi o Radę Miasta i interesuje się infrastrukturą i środowiskiem i generalnie jest takim omnibusem. Ja go, przyznam się szczerze, mocno podziwiam, bo faktycznie jest młodym człowiekiem i się chce. I to jest właśnie dowód na to, że ci młodzi ludzie później mogą się realizować. I takim kolejnym moim marzeniem właśnie, jeżeli będziemy ich uczyć i rozwijać umiejętność rozmowy, debatowania, takiej logicznej debaty, to jest to, żeby nie było takich, powiedzmy, występów naszych posłów, bo przyznam się szczerze, no, niedawno widziałem i obserwowałem to i troszeczkę czułem się zażenowany, że dochodziło do takich sytuacji. Jednak mimo wszystko pewne instytucje, to jest nawet wręcz powiem taka świętość demokracji powinna być. Czy to Sejm, czy Senat, czy Rada Miasta, tam powinna jednak, powiedzmy, pewna klasa, pewna dyplomacja, pewna polityka, ale poziom polityki odpowiedni być. Tam nie mają być, powiedzmy, taki, jakby to powiedzieć, modele wyciągnięte i wzorce wyciągnięte gdzieś tam, powiedzmy, z ulicy. Tylko jednak mimo wszystko, jeżeli już ktoś ma zamiar gdzieś tam iść, to powinien prezentować jakiś taki poziom swój. Może to są moje krytyczne uwagi, może komuś się nie podobają, ale uważam, że tak to powinno być. Jednak ta klasa też powinna być wykształcona, ta kultura właśnie podczas tych spotkań. No chociażby taka śmieszna sprawa, że kwestia samego pobytu podczas uczestniczenia, podczas Młodzieżowej Rady Miasta, ostatnio zwróciłem uwagę, niech oni poczują, że to jest też dla nich takie święto. Święto właśnie tej demokracji, tego, że oni mogą, że oni są, że tak powiem, namaszczeni i są tymi takimi przekaźnikami informacji, przekaźnikami potrzeb młodych ludzi do Rady Miasta po to, żeby coś zmienić, poprawić i żeby ciągle iść do przodu, bo uważam, że kto stoi w miejscu, ten cofa się w tył. No i to tak chyba powinno być, nie? Musimy dynamicznie, powiedzmy, ewaluować pewne sprawy i zmieniać, no bo to napędza, powiedzmy, cywilizację i tyle. No bo jeżeli byśmy powiedzieli sobie, że byśmy robili to, co 20, 30 czy 5 lat temu i ciągle byśmy to samo robili w ten sam sposób, to niestety to wsteczniamy się, nie? Ale to tak już całkiem popłynąłem teraz, ale spoko. Kilka razy Pan powiedział o tych debatach, tutaj chciałam się też do nich odnieść, bo to rzeczywiście jest bardzo cenne takie narzędzie też pracy, uczenia się przemawiania publicznego, ale też przygotowywania się do tego, bo przecież pamiętam moje początki w Młodzieżowej Radzie Miasta, kiedy pierwsze Młodzieżowe Radę Miasta zostałam w pierwszej gimnazjum, więc miałam kilkanaście lat i kiedy miałam tylko podejść do mównicy i powiedzieć jedno słowo ślubuję, to byłam maksymalnie zestresowana, a potem się okazało, że w miarę biegu tych kolejnych kadencji, w miarę rozwoju i też uczestnictwa w tych debatach, przestałam się bać występowania publicznego i potem to bardzo procentowało, czy to w liceum, czy na studiach, bo już miałam te wszystkie debiuty za sobą, plus też mnie nauczyło właśnie przygotowywania się do wypowiedzi, więc myślę, że to jest bardzo cenne narzędzie. Tutaj też z Pana wypowiedzi też to wynika, także mam nadzieję, że młodzież, czy to w ramach Młodzieżowej Rady Miasta w Łodzie Śląskiej, czy nie tylko, będzie chciała kontynuować jakieś produkty, tradycje, i
organizować debaty oksfordzkie i w nich uczestniczyć, bo nawet jeśli myślę się nie uczestniczy w taki bezpośredni sposób jako któryś z mówców czy osoba prowadząca tę debatę, to nawet uczestnictwo w niej w formie osoby słuchającej, która potem pan zada pytanie, zawsze jest w jakiś sposób pierwszym krokiem. W ogóle jakiekolwiek zaangażowanie społeczne też jest zawsze takim krokiem naprzód, bo trochę uczy wychodzenia ze swojej strefy komfortu. No i warto też nasiąkać właśnie, jak pan na samym początku zaczął, że z mlekiem matki pan zaczął, że właśnie od tego momentu tak naprawdę już wychodzić z tej strefy komfortu i zacząć się angażować, bo to potem będzie procentowało i z biegiem lat będzie też na pewno w jakiś sposób łatwiej i to też stanie się takie naturalne. Znaczy, całkowicie się zgadzam z tym i tu nie będę tam odkrywał Ameryki, nie? Z tego względu, że uważam, że największym problemem dla młodego człowieka to jest radzenie sobie z niepowodzeniem. I taka forma właśnie ćwiczenia, właśnie zaproponowałem tym nowej kadencji, tym nowym członkom Młodzieżowej Rady Miasta, to żeby spróbowali rozpocząć od takiego najprostszego, że tak powiem, działania, mianowicie takiego ćwiczenia warsztatu mikrofonowego, żeby nie mieli problemów przemówienia do mikrofonu przy tej publiczności, czy nawet jeżeli ta sala sesyjna będzie pusta, nie? Żeby przełamać pewne bariery, pewne takie, rozbić tą skorupę, którą co niektórzy może mają. I oni są odważni, tu nie ma sprawy. To procentuje, bo jak się to mówi, czym skorupka za młodu, to na starość trąci. Nie? I to jest, ja też wychodzę z założenia takiego i ciągle powtarzam, że trzeba maksymalnie wykorzystać tą okazję, w jakiej się znaleźliśmy. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, no, na spotkaniu, tak jak tutaj była mowa o tym, pani Agato, pani mówiła ładnie, że pewne rzeczy nauczymy się, zapamiętamy, wykorzystywać to później w życiu, bo jeżeli jestem obserwatorem czy debaty, czy przedstawienia, czy teatru, czy czegokolwiek, czy lekcji, zawsze coś z tego wynoszę. Że to jest ta wartość niezbędna tej niby zauwarowanej tam gdzieś edukacji, która powinna, bo my cały czas żyjemy. To nawet pan prezydent, nie żyjemy, tylko uczymy się, przepraszam, to pan prezydent nawet o tym powiedział, że on cały czas, całe życie się uczy. Zgadza się, nauczyciele, rodzice, dzieci, młodzież, całe życie się uczą, począwszy od że tak powiem, kolebki, czy młodego wieku, skończywszy na powiedzmy wieku już takim podeszłym, bo są takie osoby, które bardzo późno nauczyły się, powiedzmy, obsługiwać komputer, internet. I to jest właśnie te pozytywne. I powiem szczerze, miałem też do czynienia tutaj w Centrum Inicjatyw Społecznych z takimi osobami, które były zadowolone, że poznały, że przełamały pewną barierę, barierę strachu, zaczęły obsługiwać komputer. To się tak dzisiaj wydaje, że to jest takie nierealne, ale jest jeszcze trochę ludzi, którzy mają z tym problem. Nie? I to jest ważne, że w każdym działaniu powinien być ten element tej edukacji, tego wychowania korzyści, bo to jest taka wartość dodana z każdej przygody, z każdej wyprawy, z każdego spotkania można coś wyciągnąć. Albo skorygować powiedzmy swoją wcześniejszą postawę, albo jakieś takie zmiany wprowadzić. Jest to jakoś tak niezbędne, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że takim pięknym podsumowaniem będziemy kończyć rozmowę właśnie, że w każdym działaniu jest bardzo ważna edukacja i też właśnie do tego myślę, że tutaj zachęcam, żeby się angażować w różnego rodzaju działania i też poprzez te działania cały czas są rozwijane i cały czas się uczymy, bo chociaż nagrywamy w szkole, to zdecydowanie nauka nie kończy się na skończeniu szkoły. Zdecydowanie wydaje mi się tak, bo podzielę się tylko taką moją uwagą ostatnio. No, jestem wychowawcą w klasie 8, przychodzi dziewczyna i chłopaki pytają się, chcieliby gdzieś być wolontariuszami. No, mówię, no najbliżej, proszę bardzo, tutaj mamy różne organizacje, różne stowarzyszenia, mamy Faunę w Śląskiej, w dzielnicy Luda, trochę daleko z Bykowiny, ale okazuje się, można poszukać też innego miejsca, jest taki Kociniec niedaleko na Wilku. I okazało się, oni się tam zaczepili i tam działają, są zadowoleni, są, spełniają się tam. I to jest właśnie to, że generalnie w życiu na pewno ta edukacja jest na każdym kroku. Te wychowanie, ta potrzeba tego jest niezbędna, bo no, to jest właśnie to, że to napędza każdego człowieka i stwarza po prostu mu możliwość, bo to tylko i wyłącznie pozwala na rozwój osobisty, nie tylko. A rzeczywiście, no,
najczęściej mury szkoły są tym miejscem i w ogóle szkoła, która jest tym ośrodkiem, która powinna kreować taką pozytywną postawę. I tutaj wcześniej powiedziała Pani Agato o tym pewnego rodzaju tych ramach, które gdzieś tam w oświacie są. Zgadza się, są. My wszyscy mówimy o tym, że jest potrzebna, powiedzmy, zmiana od góry, zmiana strukturalna, zmiana, powiedzmy, taka, już nie mówię, że statutowa, ale chodzi o podejście, chodzi o to, żeby właśnie też ta szkoła była nowoczesna, ale też nie możemy zapominać o różnych takich problemach, może nie z którymi borykają się środowiska dane, bo jesteśmy w Rudzie Śląskiej, a potrzeby w każdym ośrodku są inne, w każdym miejscu, w każdej szkole. Diagnoza mówi jednoznacznie. My na przykład w naszej szkole możemy mieć inne problemy, aniżeli szkoła na przykład w Halębie, w Bielszowicach czy w Rudzie Śląskiej. I jest ważne, żeby właśnie ta szkoła spełniała, jakby to powiedzieć, tę misję, która wychodzi wręcz ministerialnie, że my mamy powiedzmy nauczać, wychowywać i kreować. Nie? Ale oprócz tego też ci nasi absolwenci powinni być dobrze zdiagnozowani, że my kształtujemy takiego nowoczesnego absolwenta, który idzie i poradzi sobie dalej w życiu. I to jest chyba niezbędne. Nie? To jest ważne, tak jak powiedziałem. I no i tyle. No. Tak jak mówię wcześniej, optymizm, jeszcze raz optymizm. A przede wszystkim też uśmiech, bo to jest, powiem szczerze, to jest najlepsze lekarstwo. To trzymam kciuki za edukację takich absolwentów gotowych na wkroczenie w dalsze życie i tą edukację z uśmiechem i dla nauczycieli, i dla uczniów. Więc Pani Agato, ja taką propozycję mam. Nie mówię, że za rok może za dwa się spotkamy i wtedy zobaczymy, czy mogę powiedzieć, że na powiedzmy tej karcie, tej zapisanej mojej historii czy czegokolwiek, czy historii tej szkoły, zapiszę kilka nazwisk, które tam osiągnęły coś, nie, czy nasi absolwenci gdzieś tam coś znaczą, bo przyznam się szczerze, tak na zakończenie uważam, że właśnie jeden z takich bardzo ważnych też elementów, który łączy środowisko, to jest pamięć, historia, tradycja. I my realizujemy taki niepisany program, cudze chwaliny swego nie znamy, z absolwentami się spotykamy. Mianowicie nasi absolwenci osiągają jakieś wyniki, sukcesy. I oni tu przyjeżdżają po to, żeby się tym podzielić. Po to, żeby też stworzyć możliwość dla ósmoklasisty znaleźć tej drogi. Niedawno był wykładowca z Politechniki Śląskiej, pan Adaś. Pięknie opowiadał o tym, jak to robił, powiedzmy, no, jak się rozwijał. Że najpierw poszedł do jednej szkoły, później do drugiej, teraz jest w ogóle gdzie indziej. Początki były całkiem w ogóle inne. Nie planował tego tak, jak chciał, ale jest to tak jak dzisiaj. Jest wspaniałym wykładowcą, pisze książki, 17 nawet napisał, więc widać, jest w tym dobry. Nie? I cenimy to, po prostu takie pozytywne wartości wpajamy. Są wykładowcy na Akademii Wychowania Fizycznego, są nauczyciele, którzy kończyli też tę szkołę. Nie? Są ludzie, którzy odgrywają ważną rolę w służbach mundurowych tutaj. Nie? I też mamy zamiar, go tutaj tego pana zaprosić. Poza tym mamy sukcesy w ostatnich dniach, że tak powiem. Nasz absolwent jest mistrzem w grillowaniu amerykańskiej wołowiny. Więc to też jest jakaś taka atrakcja po to, żeby te pozytywne wzorce wpamiętać, że jeżeli ktoś chce, potrafi, to osiągnie ten sukces. I to jest ważne. Ja to trochę, można powiedzieć, takiej reklamy naszego środowiska, ale uważam, że w każdej szkole to istnieje gdzieś tam, tylko odpowiednio to wykorzystać. Nie zamykać się, powiedzmy, na godzinę 15 czy 16, kiedy tak. Zamykamy na klucz szkołę, ale ja pamiętam, że ja powiem naprawdę, jak byłem uczniem szkoły podstawowej, to ja tu czas spędzałem od rana do wieczora, czy na jakimś SKS-ie, później zbiórkę i zawsze to było fajnie, zawsze to było miło, bo ta szkoła nas wtedy jednoczyła. Więc ja tego też życzę i oczywiście Pani Agato sukcesów i zdobywania kolejnych nowych doświadczeń, powiedzmy, na forum medialnym. Dziękuję bardzo. Ja pozdrawiam bardzo gorąco. I dziękuję panu Krzysztofowi Rozbochowi za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.